Prawie rok temu, a konkretnie 27 września, opublikowałem swoje pierwsze poważne wideo z FIFA 16 i był to oczywiście nowy tryb gry Foot Draft, który od tamtej pory nie pojawił się ani razu na moim kanale. Dzisiaj nadszedł czas, by stworzyć ostatnie wideo z FIFA 16 i skoro draftem rozpocząłem, to draftem zakończę. Nie żartuję, oto przed wami pożegnalny draft, czyli ostatni film z FIFA 16 na kanale Kartomani i nie będziemy się tutaj nad niczym rozkliwiać ani marnować czasu na sztuczne podniecanie się tym, jakież to karty trafiłem w swojej drużynie. Brałem to, na co miałem ochotę i nie patrzyłem zbytnio na zgranie, bo dobrze wiemy, że to nie jest wcale istotne. W tle widzicie moją drużynkę i muszę przyznać, że jestem z niej nawet zadowolony. Jest legenda Figo, to jest Ronaldo, Halka, Pogby. Z takimi zawodnikami wiadomo, że trzeba coś ugrać. Także w tej chwili możecie robić zakłady o to, w którym meczu odpadłem. A ja pokażę wam skrót mojego drafta najszybciej i najbardziej bezboleśnie, jak to tylko możliwe. Sorry, że nie nagrałem składu mojego przeciwnika w moim pierwszym meczu, ale po prostu mam takie małe doświadczenie z draftami, że o tym zapomniałem. Później już nagrywałem składy moich rywali. O nie, właśnie zrobiłem spoiler, że wygrałem pierwszy mecz. Sensacja. A tymczasem Cristiano Ronaldo i jak w Nietykalnych wychodzę na prowadzenie. Ale już po chwili stało się coś niespodziewanego. Ja wiem, że Toni Kroos ma dobre strzały z dystansu, ale żeby mi od razu bramkę strzelać, no dajcie spokój. A oto moja odpowiedź. Di Maria, który wszedł w drugiej połowie, podaje. W sumie nie wiadomo, gdzie on podaje i co tam się dzieje. Ale ostatecznie do piłki dopada potężny Hulk i mamy 2-1. Ale już niebawem Messi popędził skrzydłem, rzucił piłkę w pole karne, a tam Thiago Silva przegrał główkę z Neymarem. O nie, tak tego nie mogłem zostawić. Luis Figo da mi zwycięstwo. Co za akcja, to było wszystko zaplanowane. Fantastyczna bramka FIFA 16, jak wszystkie. Ale to jeszcze nie koniec. Insigne do Cristiano Ronaldo i znowu jaka piękna akcja. Za takimi golami będę tęsknić w FIFA 17. Coś fantastycznego. I oto moje ostatnie dobicie przeciwnika. Insigne, piłka tak po prostu wpadła do bramki. Nuda. Okej, lecimy z drugim meczem. I oto drużyna mojego przeciwnika. No nawet nie zły składzik, ale czy to wystarczy na Luisa Figo? A no właśnie. Cristiano Ronaldo pędzi na skrzydle i wjechał w pole karne niczym pizza do siedziby EA. Zgranie piłki do Luisa Figo i mamy 1-0. No nie, 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 ach, szkoda strzępić. Druga połowa tego meczu, Luis Figo znowu w akcji, prostopadłe podanie do Di Marii, piękna bramka. Ale to jeszcze nie koniec, bo ze skrzydła zbiega filigranowy Insigne, włoskiego napastnika stać na wiele i właśnie tak jest w tej akcji. Włoch owinął się niczym spaghetti na widelcu i wpakował piłkę do siatki, 3-1. A tutaj sytuacja, w której mam wszystko pod kontrolą. Okej, przejdźmy do trzeciego meczu i to jest chyba dość niespodziewane jak na warunki drafta. Jeśli się na tym znacie, to napiszcie mi w komentarzu, ale oto grając z legendą w składzie, wczytało mi skład również z legendą i to jest taka sama legenda, Luis Figo. Czy to się często zdarza? Nie wiem, ale wiem, że Figo wygra. No i właśnie Portugalczyk rozpoczyna strzelanie, 1-0. Spójrzmy teraz na tę akcję, bo to właśnie Pogba, który w rzeczywistości jest ostatnio plackiem, zrobił 40-metrowego skill runa i ustrzelił bramkę w samo okienko, niespodziewane. A najlepsze, że to nie koniec, bo oto Iniesta podaje do Cristiano Ronaldo i ten gol był niesmaczny. Przepraszam za to, ale skrócił on moją mękę grania w drafcie o 45 minut meczowych, także jednak się opłacało. Przejdźmy do ostatniego meczu. Tutaj spodziewałem się niesamowitego przeciwnika z ekstremalnie mocnym składem i oto on. Jak oni się tu dostali? Luis Figo czuje się obrażony składem mojego przeciwnika. To nie jest jego poziom. Luis Figo, 1-0. Portugalczyk kreuje kolejną akcję na skrzydle. Zgranie do pola Pogby, piłka trafia pod nogi Arturo Vidala, 2-0, już w 15 minucie. A oto pierwsza akcja mojego oponenta. Cristiano Ronaldo wrzutka na długi słupek, a jednak nie. No tak, niespodziewane, jak wszystko. Trzeba na to jakoś odpowiedzieć. Cristiano Ronaldo wdziera się z piłką w pole karne, ale zapomniał w sumie po co to robi, więc wyszedł z niego. Nie, to oczywiście wszystko było zaplanowane. Jaką przestrzeń zrobił sobie Portugalczyk tym rozegraniem z Arturo Vidalem, 3-1, pozamiatane i takim wynikiem kończy się to spotkanie. A więc na pożegnanie FIFA 16 udało mi się wygrać Foot Draft, co jest bardzo niespodziewane. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki i wierzyli we mnie do końca, a tymczasem zobaczmy jeszcze moje ostatnie paczki w tej FIFA. No jak widać w pierwszej paczce jej wcisnęło mi jakiś chłam, za to w drugiej nie ma nic lepszego, też jakiś badziew. I ostatnia najlepsza paczuszka, a w niej chociaż Daniel Sturridge, także ten draft wyszedł na równe zero. I tak kończy się moja przygoda z FIFA 16 na kanale Kartomani. Dziękuję wam za ten sezon i następny będzie jeszcze lepszy. A ostatnie, finalne pożegnanie z FIFA 16 zrobimy sobie już w piątek na Good Game Esport Challenge w Ptak Warsaw Expo. Liczę na waszą obecność. FIFA 16, dobrze, że zdechła.